Audycja Goście Radio 5. Dziś gościem w poniedziałek jest poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Wojciech Kossakowski. Witam gorąco. Witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Panie pośle, no to zacznijmy od sukcesu, sukcesu poselskiego, ale od informacji ważnej dla mieszkańców miasta, szczególnie dla kolejarzy. Udało się obronić ełską sekcję przewozów regionalnych, tu dyspozyturę. Właśnie w naszym mieście były zakusy na to, żeby tej sekcji nie było, żeby kolejarze pracowali w innych miastach się okazało, że no, zostają u nas. Tak, panie redaktorze, tak jak pan zauważył, był to typowy przykład działania skuteczności poselskiej, mianowicie na przełomie listopada i grudnia zgłosili się do mnie kolejarze, zaniepokojeni swoją sytuacją zawodową, ponieważ dostali takie informacje, taki sygnał, iż jest planowana likwidacja elskiej sekcji kolei w i miała ona zostać przeniesiona do Olsztyna. Zaproponowano im warunki pracy, nowe warunki pracy w Olsztynie, na które oni niestety, ale nie mogli przystać, ponieważ wiązało się to z, długo, z długimi dojazdami do pracy, co skutkowało ich zmęczeniem, słabszą wydajnością. I poprzez właśnie działania, interwencję poselską, którą podjąłem, udało mi się... Można powiedzieć, że na chwilę obecną obronić eucką sekcję kolei zostaje w niezmienionym składzie i wierzę, że tak będzie do końca. To jaka będzie przyszłość euckiej Kolei, bo to trochę jak tu rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, trochę no, dziwne działania ze względu na to, co nas czeka w przyszłości od 2020 roku, budowa Rej Baltiki chociażby. Tak i właśnie to też napędzało nasze działania, żeby tą Euską Sekcję pozostawić w niezmienionym kształcie. Ponieważ tak jak pan zauważył, niedalekie, w niedalekiej przyszłości będzie podjęta inwestycja Raj Baltiki, ale już w najbliższych latach będzie elektryfikacja odcinka z Ełku do Koresz, który, na które bardzo długo czekamy, który skróci czasy przejazdu pociągu, pociągu do Olsztyna. Kolejną ważną inwestycją dla Ełczan będzie modernizacja odcinka z Ełku do Szczytna, co za tym idzie, będziemy mogli szynobusem. W niecało ponad godzinę dojechać na lotnisko w Szymanach, to jest naprawdę ważna inwestycja kolejowa, tutaj szczególnie na wschodzie naszego województwa i stąd były nasze zabiegi, moje zabiegi o to, żeby tą sekcję pozostawić w tym kształcie, w jakim jest obecnie. Panie pośle, jeżeli już jesteśmy przy komunikacji, to chciałem zapytać o lotnisko w Białymstoku. Ostatnio odbyło się referendum. To referendum, no niestety, okazało się nieważne ze względu na to, że mieszkańcy Podlasia nie poszli do urn, nie wyrazili swojej opinii. E, niewielki odsetek ich poszedł, ale spośród tych, którzy poszli, no to zdecydowana większość opowiedziała się za budową regionalnego portu lotniczego w Białymstoku, ewentualnie w okolicach. Jakie jest pana zdanie? No, my związani chcąc, nie chcąc, Ełk jest związany z Białym Stokiem, chociaż to zupełnie inne województwo. No i bliżej nam do Białego Stoku niż do Szyman, do Olsztyna. Tak, trzeba pamiętać, że za budowę i utrzymanie lotnisk odpowiadają samorządy wojewódzkie. To one ponoszą największy ciężar finansowy. Ja pamiętam etap, kiedy powstawało lotnisko w Szymanach, jak wiele było kontrowersji czy ono się utrzyma, czy będzie, czy będzie, z niego dużo korzystało podróżnych z czasem wiemy, że to była trafiona decyzja, lotnisko się przydaje, wielu podróżnych z niego korzysta. Odnośnie Białegostoku uważam, że lotnisko między Suwałkami a Białymstokiem powinno powstać, ponieważ jeżeli byśmy spojrzeli na mapę rozmieszczenia poetów lotniczych w Polsce, to ściana wschodnia tutaj, szczególnie po jeździe suwalskiej, Białystok jest białą plamą na mapie. A mm, tak samo i z drogami. Nie mamy jeszcze na chwilę obecną takiej sytuacji, kiedy byłaby ona idealna. Stąd budowa lotniska w Białymstoku, w moim odczuciu, byłaby wskazana. Niemniej jednak, tak jak pan zauważył, było referendum. Niestety, mieszkańcy Podlasia. Albo nie widząc potrzeby, albo po prostu z takiej czystej z czystego lenistwa nie poszli. Albo dlatego, że u nas w Polsce nigdy referendum nie wychodzą. No ja nie pamiętam. O, przepraszam, było referendum odnośnie wstąpienia do Unii Europejskiej. No to to referendum się udało, ale poza tym to już żadne. Tak, tak jak Pan zauważył, być może właśnie to ta niechęć do referendum spowodowała, że, że mieszkańcy wypowiedzieli się w tak małym stopniu. Ale jeżeli, jeżeli będzie wola, jeżeli będzie, będą takie sugestie, myślę, że samorządowcy podejmą ten temat. Uczestniczyłem kiedyś w rozmowie z ministrem Jerzym Schmidtem, odpowiedzialnym właśnie za infrastrukturę. No i, i jakie jest zdanie właśnie pana ministra? Minister... Też ministra z Warmii i Mazur. Ministra zdanie jest takie, że lotniska w Polsce są potrzebne, ale powiedział, że o tym, czy one będą powstawały, decyduje samorząd, bo to samorząd będzie je finansował i samorząd musi przeanalizować, czy na takie lotnisko jest go stać. No i na tym poprzestańmy. Teraz od spraw lokalnych przejdźmy do dużej polityki. Ostatnio czarna seria rządu wypadki, wypadki samochodowe z udziałem najważniejszych osób w państwie. No chociażby wypadek prezydenta Andrzeja Dudy tak zwana guma na autostradzie, później wypadek w Izraelu pani Szydło, później wypadek Macie, pana ministra Macierewicza, no i ostatni piątkowy wypadek znów pani premier, pani premier Szydło. Panie pośle, czuje się pan bezpieczny? Tak, ja czuję się bezpieczny i myślę, że wszyscy, którzy jeżdżą też czują się bezpiecznie. Ja dzisiaj wyczytałem taką wypowiedź, która mówiła o tym, że być może wykorzystaliśmy już 300% pecha odnośnie takich sytuacji, ponieważ no, no, gołym okiem widać, że to są zbiegi okoliczności niekorzystne i niebezpieczne, ale, ale to są przypadkowe zdarzenia, tak samo jak i z pękniętą oponą w samochodzie pana prezydenta, tak samo jak z wypadkiem pana ministra Antoniego Macierewicza, czy też ostatnie wydarzenie z panią premier Bratą Szydło. Ja wiem, że pani premier Pełata Szydło dochodzi już do siebie, nie ma poważnych obrażeń. To jest w tym wszystkim najważniejsze, bo pamiętajmy, że skupiamy się na wypadku, na, na kolizji, na tym, co, co, co się wydarzyło, ale też są w tle osoby, które ucierpiały. Kierowca ze złamanym biodrem albo, albo kościołudowo, jak dobrze pamiętam, no i przede wszystkim, przede wszystkim potłuczona pani premier. Ale z tego, co wiem, jej życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Ostatnio się wypowiedziała, że jest gotowa do podjęcia dalszych czynności. Na swoim stanowisku. Panie pośle, o osobach powinniśmy pamiętać i cały czas pamiętamy, ale to również niebezpieczne dla nas. No w końcu, w tych wypadkach uczestniczą najważniejsze osoby w państwie. W pewnym sensie to jest zagrożenie dla państwa, taka seria wypadków. Tak, no oczywiście. Tutaj należałoby się temu przyjrzeć i wierzę, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ale i policja, prokuratura i odpowiednie służby dogłębnie zbadają ten. Przede wszystkim ostatni y, przypadek, y, jaki miał miejsce, wyciągnął z niego y, konsekwencje. To może tym, że... inaczej zapytam: potrzebna jest reforma, pana zdaniem, reforma biura ochrony rządu? Tak, ostatnio słyszałem wypowiedź pana ministra Błaszczaka, pana ministra Zielińskiego, którzy mówią, że taka reforma jest potrzebna. Zgadzam się z nimi, bo jeżeli takie zdarzenia mają miejsce. To, tak jak pan sam zauważył, jest to niebezpieczne dla, dla naszych polityków, najważniejszych polityków, i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca z tego, co też y, słyszymy na, 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 na Zachodzie, na, na, w innych krajach. Takich zdarzeń nie ma, stąd no trzeba wyciągnąć błędy z tego, co się wydarzyło. A teraz po raz kolejny zmieniamy temat. Reforma, reforma administracyjna, reforma samorządowa, no i kadencyjność. Kadencyjność wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Jest taki projekt Prawa i Sprawiedliwości, żeby te miasta, ci rządzący kadencyjność trwała dwie kadencje maksymalnie, a później już nie można by było być wybranym. No z czego to wynika? Dlaczego tak jest? To wynika z, ze słów wypowiedzianych przede wszystkim ostatnio przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który wywołał ogólnopolską dyskusję na temat, czy w Polsce powinna być kadencyjność, czy nie. Ale też proszę pamiętać, że mowa o nowej ustawie o retynacji wyborczej to nie jest tylko mowa o kadencyjności. Poprzez wprowadzenie tej ustawy chcielibyśmy uregulować wiele ważnych kwestii. Proszę pamiętać, że w ostatnich wyborach samorządowych było 17% głosów nieważnych. Na, w tamtym czasie nie można było z tym nic zrobić. W nowych zapisach będzie tak, yy, że, w nowych zapisach, jeżeli oczywiście one przejdą, będzie tak, że 5% głosów nieważnych będzie można powtórzyć ponownie wybory. Mówimy tam o przezroczystych uetnach, mówimy o filmowaniu, że w, każdej, w każdym lokalu wyborczym będzie kamera, będzie, będą filmowane, oddawane głosy. A co do kadencyjności, no jest to podyktowane tym, iż w naszym odczuciu, w samorządach pojawiło się dużo takiego. Malazmu. Uważamy, że wielu samorządowców zasiedziało się na swoich stanowiskach. Potworzyły się tak, jak prezes mówił, kliki, różne takie układy. Które nie służą dobrym praktykom. No dobrym pan Jarosław urządzeniu. Kaczyński mówił nawet o patologii w samorządach. Tak, używał takich patologii. mocnych słów, że, że są patologie. Są to samorządy, pewnie nieliczne, ale na pewno się takie sytuacje zdarzają. I poprzez prowadzenie kadencyjności chcielibyśmy umożliwić młodym, aktywnym osobom kandydowanie na ważne stanowiska czy to wójtów, burmistrzów czy prezydentów. To może odwróćmy trochę sytuację. Jak to ma się do demokracji? Bo w końcu prezydenta, burmistrza, wójta wybieramy w wyborach bezpośrednich, także mamy prawo głosować nad tą, wybierać tę osobę, której ufamy, którą wybieramy. To nie jest tak, że no sami sami wyborcy decydują kto nimi ma rządzić, kto jest ich przedstawicielem, kto jest ich samorządowcem. W tym wypadku, jeżeli wprowadzona zostanie kadencyjność, no to nie będą tak mogli wybierać tego kogo chcą. No tak, ale myślę, że to jeżeli chodzi o demokrację nie ma nic wspólnego, ponieważ wybory samorządowe i w ogóle wybory są aktem same w sobie demokratyczne i mówienie o tym, że wprowadzenie kadencyjności byłoby tym ograniczeniem myślę jest za daleko powiedziane. My chcemy po prostu umożliwić przewietrzenie samorządów, my chcemy umożliwić dania szansy właśnie młodym osobom, które by weszły w samorząd z nowym zapałem, z nowym duchem, i czyniły wiele dobrego dla mieszkańców danych miast, powiatów czy gmin. To jeżeli już jesteśmy przy kadencyjności, to my przepytaliśmy samorządowców, i ci są samorządowcy mówili też o kadencyjności, ale w drugą stronę. Kiedy wprowadzona zostanie kadencyjność dla posłów, czyli ograniczenie ilości pełnionych kadencji przez posłów? O tym się nie mówi. Bo nikt tego tematu nie podnosił oficjalnie. Jeżeli taki temat stanie. Stanie do dyskusji, myślę, że o tym też będziemy dyskutowali. To też jest ciekawy pomysł, nad którym trzeba się pochylić, ponieważ, tak jak Pan zauważył, jeżeli mówimy o samorządowcach, należałoby pewnie też pomyśleć o innych grupach politycznych. Chciałbym też zauważyć, bo jest mówione o tym, że samorządy są nieupolitycznione samorządy są wolne od polityki. Ja się z tym stwierdzeniem też tak za mocno nie zgadzam, ponieważ. Samorządy, pomimo tego, że nie są kojarzone, niektóre samorządy nie są kojarzone czy to z Partią Prawo i Sprawiedliwością, czy z Platformą Obywatelską, to jednak tworzą takie grupy, które są namiastką takich małych partii politycznych, tylko że lokalnie, także one też są upolitycznione. Z tym, że jeżeli w partii politycznej podoba się dany poseł, dany samorządowiec, możemy pójść na skargę do prezesa okręgowego, do, do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w lokalnych ugrupowaniach nie mamy się na kogo, do kogo poskaczyć na złego samorządowca i z naszego punktu widzenia uważamy, że ta kadencyjność naprawdę by dobrze wpłynęła na samorząd. No jest jeszcze takie narzędzie jak referendum. O tym referendum mówiliśmy parę minut temu, ale to się różnie sprawdza. Chociaż były próby, nawet tu wełku, próba referendum w sprawie wójta gminy Ełk. Tak, takie, takie próby były podejmowane w całej Polsce, tylko nad, nad zasadami referendum też trzeba byłoby popracować. Być może obniżyć próg wymagany do, do tego, żeby referendum było ważne. No, nad tym myślę, że w tej ustawie też będziemy pracowali. Tutaj dużo dużo też... Hmm, było kontrowersji odnośnie, czy, czy kadencyjność powinna działać wstecz, czy już od następnej kadencji. No, wielu, wielu samorządowców by już nie mogło pełnić tej kadencji, tak, aby ale to działało wstecz. Ale proszę zauważyć, że każde wybory samorządowe są niejako umówieniem się. Yy, Danych osób kandydujących z wyborcami. Bo gdybyśmy nie mogli zmieniać nic w trakcie m, m, ordynacji, to tak samo nie moglibyśmy zmieniać okręgów wyborczych, nie moglibyśmy wiele, wiele czynności podejmować. Tak więc uważam, że podejmowanie tematu, że, że kadencyjność nie powinna działać wstecz i jest to sprzeczne z prawem, jest mylne. Jest to umowa na czas wyborów. Jeżeli. Takie zmiany nastąpią w następnych wyborach, bo my nie mówimy, że dzisiaj chcemy już odwoływać e, czy skracać kadencję. No pan tak prezes pojawia... Kaczyński mówił, że od przyszłego roku od następnych wyborów samorządowych, które będą miały miejsce w tak, 2018 bo, bo... roku. Tak, dokładnie. Tak, w następne, kiedy no, następne wybory samorządowe będą miały miejsce, wtedy umawiamy się z wyborcami na nowe zasady, które nowa ordynacja wprowadzi. No i ostatni temat, który chciałbym poruszyć, to reforma edukacji, e, reforma edukacji, czyli wygaszanie gimnazjów e, czteroletnie licea. Już się pojawiły głosy znów wśród samorządowców, m.in. wójt gminy Rusiec który w województwie łódzkim, który wypowiada w pewnym sensie posłuszeństwo rządowi. No i mówi, że on na, na terenie swojej gminy nie wprowadzi takiej reformy. Pojawiały się głosy również w Białymstoku na sesji Rady Miasta w Białymstoku. Też pojawiały się głosy niektórych radnych, żeby nie wprowadzać, żeby przeciwstawić się rządowi. Co pan myśli o takich głosach? To są głosy totalnej opozycji, która chce zaszkodzić Polsce, ponieważ reforma jest wprowadzana przez wiele samorządów, ale oczywiście zdarzają się jednostki, które chcą zaszkodzić, które chcą zaistnieć. Być może to jest też zwrócenie na siebie uwagi. Proszę pamiętać, że odbył się szereg wielu konsultacji. Reforma jest dobrze przygotowana. No panie pośle, z tymi konsultacjami, przepraszam bardzo, ale to bym nie przesadzał, bo sam nie pamiętał, konsultowane były ewentualnie programy i podstawy programowe, to to pamiętam, ale jeżeli chodzi o likwidację gimnazjów, no to się nie zgadzam, ja nie pamiętam, żeby były jakieś ogłoszenia konsultacyjne. Panie redaktorze, to nie chodzi o likwidację, właśnie nie można używać no słowa dobrze, likwidacja gimnazjów. gimnazjów. Gimnazja mogą być, i są trzy ścieżki przekształca, przekształcane w szkołę podstawową, włączane w szkołę podstawową bądź przez wygaszenie następnie będą prze, przemienione w szkołę podstawową. Nie mówimy tu likwidacji, tylko o łagodnym przechodzeniu z gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową. Wiele obaw jest konsultacje były, zapewniam pana, i w Urzędzie Miasta, i w szkołach spotykali się wicekuratorzy kuratorzy z samorządowcami z rodzicami tłumaczyli na czym polegają będzie polegała reforma oświaty. rozwiewali też wiele wiele wątpliwości zadawanych w pytaniach jeżeli już mówimy właśnie o reformie oświaty, no to, no to ta reforma zostanie wprowadzona, to już nie ulega wątpliwości. Również samorządy zostaną przygotowane. Jak pan ocenia same przeprowadzenie tych, tych reform jako ojciec? Ojciec synów, którzy co? Jeszcze podlegają tej reformie czy już nie? Tak, jeden podlega, drugi już, już nie. No myślę, bo, że, jak to myślę... nauczyciele mówią? Reforma edukacji powinna w pro, w pro wchodzić ewolucyjnie, czyli od pierwszej klasy, ewentualnie od zerówki, ale nie tak w trakcie nauki. Panie redaktorze, proszę zauważyć, że my, idąc do wyborów parlamentarnych, zapowiadaliśmy jako swój postulat, że zlikwidujemy gimnazja i powrócimy do ośmioletniego cyklu nauczania w szkole podstawowej, i tą formę wprowadzamy. Większość Polaków nam zaufała. I dalej UFA. Wierzę w to, że reforma, którą wprowadzamy i jest wprowadzana przez panią minister Annę Zaleską będzie dobrze wprowadzona. Oczywiście pojawiają się głosy takie, jak pan wcześniej wspomniał, samorządowców. Tu ja bym sobie życzył, myślę, że i, i pani minister, żeby samorządowcy chcieli z nami współpracować, a nie rzucali nam kłód pod nogi, a wierzę, że, że z czasem wszyscy się przekonają, że to był dobry ruch. Pan Wojciech Kossakowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia 5. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu.